Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu, sprawdzamy obraz. Co tam u ciebie słychać, Albert, ty moja fajna rybko. No, weź tak jeszcze, Albert. Zrób tak do kamery. No, weź tak. Dziaduj ty mnie. Także tak, zobaczymy jak się nagrało. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Słuchajcie, u nas jak zwykle więcej pomysłów niż włosów na głowie. No ale cóż, finalnie stanęło na tym, że myśleliśmy i nic nie wymyśliliśmy. Gdzie ty się przyciskasz? Dlatego, że dwa baniaki te 150 na 50 na 60 miały wejść tutaj, ale nie wejdą, bo brakuje centymetra, więc musiałbym przerabiać regał, a tego chciałem uniknąć. Ta kostka 100 na 80 na 80 to jest, słuchajcie, niezły potwór. To jest od Alberta 100 cm jest dotąd, tak, czyli 100 na 100 to jest taka fajna wanna, fajny baniak i powiem szczerze, że mocno mnie kusi, ale nie mam gdzie go postawić. Bo to już w ogóle wymagałoby przerobienia jakiś szrum. On zmieściłby się tam w kącie. Natomiast no nie ma go jak tam włożyć. Bo jest tu regał, musiałbym rozebrać albo regał. No, albo musiałbym, że tak powiem co, wykuwać ścianę, nie wiem, sufit. No byłoby ciężko. Także no chyba na razie z zakupem tych akwariów się wstrzymamy, zwłaszcza, że to, co już wam mówiłem, czekamy na projekt, powiększamy ten fish room, a właściwie nie fish room, tylko zmieniamy fish room na takie pomieszczenie, które zrobimy na salon z dużym akwarium lub z dużą ilością akwariów. No, więc nie wiem, czy jest sens po prostu kupowania teraz baniaków po to, żeby za pół roku je sprzedawać, bo nie będą pasowały do reszty. No to jest ten największy problem i tak za nią żeśmy to kalkulowali, myśleli jak ewentualnie wykorzystać te zbiorniki, które mamy, no ale powiem szczerze, że no chyba to bez sensu wydać teraz 1000 czy 1500 zł na pół roku i za pół roku właściwie baniaki do sprzedaży, bo tam będziemy na pewno chcieli zrobić inne marynarzacje. Czy pół roku, no nie wiem, no może rok, ale wiecie o co chodzi. A tutaj sporo musiałbym się napracować, no przynajmniej poświęcić ze dwa weekendy, żeby coś to, jakoś to upchnąć. Efekt nie za duży, baniaki nie na tyle wielkie, które by mnie interesowały, bo celuję w takie 1000+, więc nie wiem, czy po prostu warto zaczynać na pół roku taką instalację, czy nie pozbierać sobie trochę kasy i nie pójść w coś naprawdę wielkiego, tak jak obiecywałem, czy może wymurować właśnie. Myślę, że tak finalnie się to skończy. Także tak, kochani, się skończyły plany, o których tam pisałem na grupie. No tu niestety zabraknie mi centymetra, żeby wstawić te zbiorniki. Te duże jest za duże. Ono by się nadawało do pewnej z takich moich fajnych aranżacji, ale no niestety fish room na ten moment ma ograniczoną pojemność i żebym bardzo chciał, to niewiele tutaj dam radę zmieścić. Kolejny problem to ilość gupików, która znowu zrobiła się jakaś zatrważająca i muszę dzisiaj zrobić ogromną selekcję, dużą część odpadu rozporządzić, że tak powiem, i zmniejszyć gupiki do ilości tylko tych małych akwariów, które miałem, a duże baniaki po prostu chcę przeznaczyć pod większe inne przede wszystkim ryby niż gupiki. Słuchajcie, kocham je tak samo jak wy. Uwielbiam tą rybę, jest cudowna, ale mam też cały czas nieodparte wrażenie, że przez to, iż mam po pierwsze ograniczoną ilość miejsca, a po drugie wszystkie baniaki właściwie zajęte gupikami, to iż tracę, słuchajcie, sporo fajnych obserwacji u innych ryb, które też są naprawdę fajne i ciągle mnie coś zaskakuje. Tu, słuchajcie, za mną jest pudełko,
w którym dorastają młode Altolamprologusy. Tam już samica jest w kolejnym tarle i wachluje ikrę w muszelce. O, tu pływają maluchy, których jeszcze tam nie odłowiłem, bo to bardzo szybkie bestie. No więc to, takich ryb też chciałbym troszkę mieć, a tak naprawdę znowu zrobiło się tak, że wszędzie są głupiki. Pewnie, że fajnie, że się mnożą, że są zdrowe, ale no, sami rozumiecie. Singę trzeba by było gdzieś po prostu przynieść, no ale i szkoda. I ten zbiornik jakoś wygląda, więc on na razie chyba jeszcze zostanie. Tam mamy te moje stado ribonów, z których co jakiś czas coś wyciągam do dalszej produkcji. No właśnie, tam mamy trzciniaki, właściwie tylko trzciniaki z zanubiasami. I to taka lipa stoi, wiecie, pomyśleliśmy też za nią, że może zajmijmy się porządnie tymi akwariami, które mamy i zróbmy z nich porządne, ładne baniaki, takie jak kiedyś była 720 i niektóre tutaj, o, chociażby, żeby wyglądały tak jak zbiornik z gararufami. O, tak wyglądają głodne głupiki i zdrowe. Jak gararufy, widzicie? Nie jadło już ze 2 dni. Zaraz wam dam. Więc no, biorę się zaraz za robotę. Słuchajcie, zakasam rękawy, których nie mam i biorę się za czyszczenie. Ten zbiornik dzisiaj idzie na pewno do likwidacji, więc możecie go podziwiać w takim stanie ostatni raz. Masa krasnorosta. Jak uda mi się powalczyć z krasnorostem, to pada mi walizyneria. Jak rośnie walizyneria, to pojawia się krasnorost. Coś tu jest nie tak ewidentnie. Poza tym nie wyszło tak, jakbym chciał, żeby wyszło. Poza tym jest za dużo, żeby je marnować na głupiki. Bo tu na przykład możemy wpuścić 4 sztuki łaru. Bo tu możemy wpuścić na przykład młodego prapłetwca. Wiecie, będzie co oglądać na kanale, to po pierwsze. A po drugie, no nie samym głupikiem człowiek żyje, będę to sobie przede wszystkim powtarzał, żeby jakoś tej choroby wyjść. Postaram wam się robić jakieś dogrywki w międzyczasie, żebyście mogli pozerknąć sobie, co wyczyniamy i jakie są postępy. Jak coś mądrego przyjdzie mi do głowy, to oczywiście nie umieszkam rzucić komentarzem. Tymczasem biorę się za robotę, lecę po wiadra, a was zapraszam na dalszą część odcinka. Próba mikrofonu, próba kadru, zobaczymy jak to wyjdzie. 1, 2, 3, Scooby-Doo, 1, babaluba, dzisiaj tobie film, o tobie film, tak, tu ma gwiazdo, o tobie, zaraz. Kawka, twoje zdrowie. Dobra, słuchajcie, udało mi się ogarnąć ten baniak. Ale pokażę wam go na końcu filmu. Na razie w ogóle nie jest, że tak powiem, jeszcze nic w nim zrobione. To, co ma w nim teoretycznie być, to jest tylko wrzucone.
może poza jednym elementem, którego pewnie tu nie będzie. Sami zgadniecie, jak zobaczycie. No, ale. Natomiast siedzimy przed akwarium gwiazdy. Gwiazda, jak to gwiazda, ma parcie na szkło, słuchajcie. Może ja światło bym mu lepsze zapalił. Dajcie mi 3 sekundy. Zresztą co będziemy wyłączać, słuchajcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja tu ostatnio zrobiłem taki manewr, nie wiem, czy to się uda. O, ale tło jest fajnie uniwersalne. Zobaczcie. Czy to będzie widać fajnie, czy będzie nie fajnie? Albert. Zrobimy troszkę w dół, troszkę w bok, lampa nie będzie wam świecić, mnie będzie lepiej wydać. Dobra. Raz, dwa, trzy, kurde, starość. No, słuchajcie, jest nasza gwiazda. Chciałem wam się pokazać, bo na razie nie zapowiada się, aby to tło było inne. Oczywiście zrobiliśmy nawet nie jedną dziesiątą tego, co było w planach, ale to z racji braku czasu i braku sił i braku mocy przerobowych. To jest fajne, z tym, że zamysł był taki, że tam jest zresztą puszczona rura i kiedy się dokończy. Miała sobie woda po tym tle spływać bezpośrednio do baniaka, tak? Robić za taką hydroponikę, ale ta woda miała spływać naturalnie, nie tak jak w 720 po czym? Po doniczkach, mówiąc kolokwialnie. No. Także na razie zrobiliśmy to tak po prostu, żeby wyglądało. Pomalowaliśmy to, słuchajcie, już wam pokazuję. Spray o efekcie granitu. To całkiem przyzwoite mazidło takie. Daje takie te kropeczki tam różnego koloru. Wygląda to troszeczkę naturalniej. Aczkolwiek mówię, to jest robione na szybko, nie malowane pędzelkiem, a powinno być wycieniowane, a nie z tym mistrzynią. To jest tylko pianka. Widzieliście, jak to było robione, nie? Kto widział, jak to było zrobione tło, ręka do góry. Będę wiedział, ile z was to widziało. Pianka na dechy, tak? Na to była czarna farba, później ten baranek i właściwie już. Kilka doniczek na wszelki wypadek wtopionych, takich mniejszych, plastikowych, żeby czasem móc gdzieś posadzić roślinki. Słuchajcie, roślinki na razie posadziłem mech w takim, a wyjmę to, a co tam, mogę się wam pokręcić. To się Rainforest Plant Cotton to się nazywa, bo to miało być do czego? Kochani, mówię wam, stary jestem, do mojego wiwarium, które kiedyś powstanie. O, to jest takie gówno, które trzyma bardzo dobrze wodę, wilgoć. Ma taką siatkowatą powierzchnię. No i teoretycznie na tym można sadzić mech i różne takie inne różności, co też uczyniłem. No i zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Co tu jest posadzone? Filodendron. Słuchajcie, żeby nie było pytań pod odcinkiem, to jest filodendron. To te małe, drobne liście, to jest ficus pomilo, to te duże liście, to jest monstera. Tam jeszcze u bupików czeka jedna do wsadzenia. Tu jest też ficus pomilo, tu jest monstera pnąca dziurawa. A gdzieś tam coś jeszcze jest. I tu jest filodendron, którego nazwy nie pamiętam, on jest taki czerwony. Tu jest mało fosforu w wodzie, więc nie jest czerwony. Za to Albert jest czerwony ze złości, bo masz, ała. No, słuchajcie, chciałem, żeby ten akwarium lepiej wyglądało troszeczkę, bo ta płyta strasznie paskudnie już wyglądała i szczerze powiem, nie... Au, już to sępie. Jak go nie kochać? No i słuchajcie co, no to sobie jakoś porosło, poprzyjmowało się. Te roślinki poprzyczepiłem do tej pianki, takim drucikiem zrobiłem takie... I po prostu przyczepiłem masz tu. Ciap. I to sobie jakoś pomału, słuchajcie, kochani, rośnie. Wygląda nieźle, nie? Jak na tak niewielki koszt i tak nieduży nakład pracy, wygląda to nieźle. U Alberta co? U Alberta filtracja to jest jeden stary, mój ukochany Echein Professional 2224 bodajże, z tego co pamiętam. Działa? Działa. 370 litrów akwarium. Fakt, że jedna ryba. Ale za źle. No, także Albert, gwiazdeczku, ty moja kochana, żyrasz troszeczkę.
Żyjesz troszeczkę. No, to jest jedyna ryba, z którą można gadać tak i wiedzieć, że rozumie. No, a jak patrzy, że wiecie. Słuchajcie, korzeń przykręcony do płaty, też opiankowany, on sobie tutaj wchodzi do wody, żeby to w miarę naturalnie wyglądało. Nie wiem, czy wygląda naturalnie, dajcie znać. Ktoś tam w komentarzach pisał, a przepraszam, skłamałbym. Tam jeszcze chodzi poza Echejmem, mój filterek z Kaldnesem, który tutaj robi za jeszcze lepszą biologię. Powiem wam szczerze, jestem z nich bardzo zadowolony. No, rybolą nic nie jest, rośliny rosną, więc na razie to tak chyba zostanie. W ogóle docelowo to plan był taki, że tu miała być szyba, tam miała być woda, rainforest, no wiecie co. Tylko czasu brak, plany są, a czasu brak, nawet nie pieniędzy, tylko naprawdę czasu, bo żeby to zrobić porządnie, to musiałbym ten baniak wyjąć. Dlaczego na przykład jest tak nakrycie? Ja to przykryłem kartonem, żeby jemu tu nie zaszkodzić. Ja nie chciałem już go przeławiać, wiecie, nie lubię stresować repi, więc on tam troszkę miał ciemno, było doświecane z boku. Też 3 dni bidny, bo budowniczy ze mną tutaj walczył. Natomiast mam wrażenie, że jest teraz przeszczęśliwy. Co po niektórzy mówili, że pokaleczy sobie garba o korzenie prędzej czy później. Ktoś tam w komentarzach pisał. Ja też się o to bałem, tak jak mówiłem, natomiast nie wpuszczałem używca, za którym może ganiać. Nie ma tu jakichś takich dziwnych tematów i póki co zobaczcie, sagan jak... A zobaczcie, jaki on jest malutki. Sagan jak już myślę, że tenisowa piłka. Tenisową masz piłeczkę? Masz tenisową. No, gwiazdo. I póki co rysy na nim nie ma, więc powiem wam szczerze, że na razie ten zbiorniczek tak zostawiam. Roślinki, jak widać, popuszczały pięknie korzenie. To wszystko się dopiero tak naprawdę przyjmuje i rozrasta, ale już mogę wam się tym zbiornikiem pochwalić. Co do zbiorników i planów, słuchajcie, tam na grupie pisałem, że jadę albo po 850, później była 2x450, a później taka fajna 800. No mówiłem wam, 100 na 100 na 100 na początku. Natomiast, no tak jak mówiłem, na razie musimy odpuścić, zwłaszcza, że to pomieszczenie, które możecie zobaczyć teraz. No, na razie to słuchajcie, jest burdel, ale plan jest taki, żeby całą tą wiatę przerobić na jedno wielkie pomieszczenie. No i wtedy fish room nam się troszkę powiększy. Czy zrobimy wszystkie baniaki na tej ścianie? Jest taki pomysł. Ja jeszcze kombinuję, żeby dach był szklany. Z zasłanianą ewentualnie roletką, żeby uniknąć palenia światła. No, mam takich parę pomysłów, których wam zdradzać nie mogę, ale mogłoby być ciekawie, szczerze powiem. Tu mam oczywiście przyszły zbiornik na karpie, koi się śmieje. Jak już nie będzie gdzie ich pomieścić i karasie, a tu mamy naszą merówkę. No a mi pozostaje nic innego, jak słuchajcie, brać się do roboty, bo jest jej naprawdę sporo. O, Jacka głupiki się tam chowają po krzakach. No właśnie, je będziemy przerabiali. Je będziemy przerabiali, będziemy powiększali, no nie tyle ten fish room, co będziemy robili z tej wiaty salon taki dzienny. Do przyjmowania gości, ale chcemy to tak zrobić, żeby goście mieli co podziwiać, czyli to będzie salon połączony z dużą ilością akwarium. Tak sobie to za nią wymyśliliśmy. No i teraz albo tam wymurujemy od razu takie akwarium, jak wam pokazywałem w którymś vlogasku, albo kupimy dwa, trzy, może dwa, naprawdę ogromniaste akwaria, takie po 1,5-2 tysiące litrów, żeby tam wpuścić jakieś ryby, a to może zostanie. W ogóle to ostatnio wpadłem taki pomysł, że słuchajcie, zamiast drzwi można wstawić szybę, ten fish room po prostu uszczelnić i zrobić z niego całego takie jedno wielkie akwarium. Czajcie bazę, co tu by się kurde działo? Jakieś 20 tysięcy litrów liczyłem ostatnio. Jeszcze do domu mam tam okno, mógłbym zrobić z powrotem, wybić i też zrobić szybę. Anka jak tego słuchała, to mi ty jesteś nienormalny, no ale tam bym mógł z powrotem wyjąć, słuchajcie, wybić tą płytę gipsową, bo tam jest gips. Zresztą wam pokażę, o tam, jak się wchodzi, i tam mam przedpokój z aglonojadami moimi i tam bym zrobił od razu szybę taką, wiecie, i był jak w zoo. Ludzie wchodzą do domu, zmieniają, słuchajcie, znaczy ten, zdejmują buty, a tu rekiny przepływają. No, już nie trzęcha. A tu zrobisz w tych drzwiach, mówię, kosmos. Puff,
Tylko potrzebowałbym bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo czasu na to. A później co tu wpuścić? Notabene, co, zastanawiam się po prostu, czy zrobić jeden duży baniak, czy też jednak nie, dwa, trzy, troszkę mniejsze, ale też ogromne mimo wszystko. Dlaczego? No jedno akwarium może się znudzić, nie? Dwa, trzy, zawsze coś można mieć. Jedno jednego roku, drugie drugiego roku. Poza tym stwierdziłem, zresztą zaraz zobaczycie na tym zbiorniku, które udało mi się wczoraj opróżnić. Dzisiaj niewiele zrobiłem, przyznaję wam, bo byliśmy w Radomiu na Airshow Radom. Możecie zobaczyć, wrzucę wam, co wam. Też mega gorąco, ponoć wczoraj było gorzej, natomiast powiem szczerze tak, policjant dostał zjebuty, bo oni ciągle myślą, że wszyscy muszą być złodziejami i oni generalnie są od karania, a nie od pomagania, ale też pikuś. Bilety po 5 dych, no to rozumiem, bo paliwo samolotowe, organizacja tego wszystkiego kosztuje sporo, ale parkingi po 5 dych od samochodu, no to powiem wam grubo i to w ogóle nie przygotowane, a rozumiem, że były przygotowane. Natomiast w kartoflisko wjeżdżamy i 5 dych, to już mnie troszkę dzisiaj zabolało. Co tam było na Getsy po 4 dychy z paragonów grozy? Coca-Cola, 3 Coca-Cola w puszce tej małej, puszce 0,33 ona chyba jest. 39 zł. Powiem wam, że grubo. Ale musiałem czegoś napić innego do swoją 1,5 litrową wodę, którą wziąłem, bo wiedziałem, że i tak, że dali nam wnieść, bo nie wszystkim dawali. No. Ale nie o samolotach tutaj dzisiaj, tylko o akwariach. Tak więc słuchajcie, tak wygląda ten zbiorniczek. Bardzo was proszę, dajcie w komentarzu, czy wam się już trochę podoba ten aranż. No, oczywiście jeszcze zaraz on się troszkę zmieni, ale wstępnie tak to miało wyglądać. Dojdą być może kiedyś, tak jak mówię, jakieś zdraszacze, może jakieś pierdółki, a może kiedyś w ogóle nie zdążymy tego zrobić, bo jak to powiększymy, to dlatego też nie pojechaliśmy po te akwaria. Zrobimy porządek w tych, które mamy. I myślę, że przejdźmy, a zanim przejdziemy, to jeszcze słuchajcie, tu takie pudełeczko jest lekko podświetlane, nie wiem, czy widzicie, ja spróbuję troszeczkę wam uchylić rąbka tajemnicy. O, takie te niebieskie. Pamiętacie te pudełko? Albo wam w ogóle pokażę troszeczkę, już mnie i mojej mordy przystojnej nie musicie oglądać. Tu jest takie pudełeczko i nie wiem, czy pamiętacie, ale swego czasu tak zaczynałem hodować gupiki. Nie było akwariów, nie było na nie miejsca, no to kupiłem takich pudełek, pamiętam, z 10 chyba, czy 15, gdzieś to było, nawet na którymś początkowym blogasku. I takie głupiki chowaliśmy w takich pudełkach, słuchajcie. A teraz w takim pudełku, jakbym miał mały akwarium właśnie, w takim pudełku mamy chwilowo młodzież altolomprologusów i mamy, kochani, co w tej chwili? 4 puferki Ani. No i one sobie tutaj pływają, czekają na lepsze czasy, muszę im przygotować zbiorniczek. I tyle. Dobra, stop klatka i zapraszam was do zbiornika, którego pozbyliśmy się wczoraj. Jak możecie zobaczyć, 320 litrów wyczyszczone właściwie do zera, wyjęte wszystkie korzenie. Udało mi się wyjąć tą ziemię spod tego żwiru. Mam wrażenie, że tu był powód krasnorostów i wysokiego fosforu. Raz, że dałem dupy z siatką. Siatka była moim zdaniem za gęsta i jak ją wczoraj odchylałem, to były pod nią bąbelki powietrza, nie w ziemi, a pod siatką, więc ona chyba się za bardzo zamuliła i to jest jeden błąd, dlatego to tak trzeba mądrze. Wiecie, o błędach trzeba mówić, żeby ich reszta nie popełniała, po co mają się męczyć tak jak ja. Się uczą na moich, a ja się będę uczył na ich. No każdy z nas popełnia błędy, jak będziemy się uczyć na swoich błędach, to osiągniemy szybciej wspólnie lepszy cel. No to chyba proste i logiczne, co prawda nie w Polsce, ja wiem. U nas, jak w tym kawale, czemu diabeł nie pilnuje kotła, wszystkich kotłów pilnuje, bo każdy naród chce się wydostać, a Polaków nikt nie pilnuje.
A Lucyferze był, jak tylko któryś Polak próbuje się z tego kotła wydostać, to drugi Polak go zaraz za nogi w dół. Ja wiem, to tak u nas funkcjonuje, natomiast wiecie, że na tym kanale, na tej grupie tak to funkcjonuje to odwrotnie, mówiąc kolokwialnie, żeby przyspieszyć. Słuchajcie, powrzucane korzenie, one są tam na tyle, ile nam się za nią chciało i dało radę, to umyte. Tu jeszcze są te krasnale, ale to już walić to. Wybiję je trochę innymi sposobami, zwłaszcza, że nie mam tej ziemi, nie mam ryb, więc tutaj będę mógł trochę poszaleć. Woda z powrotem wlana, ta sama filtracja, więc akwarium jest właściwie biologicznie czynne. Zaraz tu wpuszczam ryby takie startowe, jak ja to mówię, żeby ten cykl azotowy trwał, bo też trzeba pamiętać, chociaż tu jest tyle syfu, że on szybko się nie powinien skończyć, bo bakterie nitryfikacyjne to wszystko będą musiały i tak czy siak jeszcze przetworzyć. Natomiast no zaraz jakieś tam rybeczki pójdą, takie, które będzie można szybko wyjąć. A! Z wieści fajnych, aha, no widzicie, no, burza mózgów teraz nastąpiła, pach! Rośliny, gdzie poszły rośliny, żeby było po kolei. Poszły rośliny, część do wiader i tu mam walizynerię. Słuchajcie, a tu mam Ludwigię? Ludwigię chyba, już nie pamiętam. Widzicie, muszę się doszkolić z powrotem w roślinach. Ludwigię repens albo alternatera. Co ty kula gadasz? Dobra, sprawdzimy to, słuchajcie, na dole wrzucimy, bo wiecie, żeby nie poszło weter i pójdą do sklepu. Kula miał taką fajną, wiecie, Kula miał takie fajne żabienice, o, nie. Dobra, jedziemy, Kula, bo ty dzisiaj jesteś jakiś rozanielony. Słuchajcie, roślinki poszły tu i tu i one sobie czekają na kolej, bo teraz tak, tu mają iść takie ryby. No właśnie nie wiem, czy wam mówić, czy wam nie mówić, powiem szczerze, bo mają iść takie ryby inne niż głupiki. Zresztą po to się tych głupików, jak widzicie, stąd pozbyłem. Część trafiła gdzieś, część trafiła gdzieś, a część trafiła jeszcze gdzieś. Po to się tych głupików pozbyłem w tych dużych, szczególnie akwariach, żeby te duże przeznaczyć na duże ryby. Tak, no umówmy się. Mam ich nie za dużo, bo to jest raz, dwa zbiorniki. Albert zajmuje jeden, tam jest trzeci z glonajadami pusty i tam już, słuchajcie, tamten zbiornik, co przed chwilą go pokazywałem, tam są same zbrojniki. Albinosy. I teraz pytanie do was. Zbiornik ma 330 litrów, metr na 60, na chyba 60, ale mogę kłamać. On ma też około 300 litrów. W każdym razie są tylko zbrojasy. Jest troszkę zawalony w środku kamieniami, korzeniami, no ale mimo wszystko jest. I teraz pytanie do was. Ryby towarzyszące dla zbrojników, możliwie spore, żeby je tam było widać. Nie za dużo. Co polecacie? Mogą być jakieś pielęgniki. Ja myślałem o paletkach, powiem szczerze, do tamtego zbiornika. O jakichś dwóch, czterech sztukach. Może nawet dwóch. Jakby była dobrana para, to wpuściłbym tam parę paletek. Bo raz, żeby fajnie sobie wchodziły w tarło, słuchajcie. I o, jak gdyby ktoś miał dobraną parę paletek, słuchajcie, która regularnie mu składa u niego ikrę i chce jej się, no nie pozbyć, tylko chce jej oddać, nie wiem, czy w dobre ręce, bo nie wiem, czy będę potrafił, ale mam nadzieję, że sobie poradzę, to ja taką parę bardzo chętnie kupię, przyjmę, zamienię, nie wiem, dogadamy się i wpuścił, bo nie chciałbym już dobierać tych ryb, wiecie, później ich wyławiać. Dobrana para, która kogoś składa ikrę, daje mi na jakiś duży procent możliwości zerknę, tylko czy się nagrywa, bo ostatnio, słuchajcie, miałem awarię i nie chciałbym tego przeżywać stresu, jest wszystko git. Ostatnio oglądam Winiego tam wywiady, on to jest pokręt. I on tak właśnie sprawdza, strasznie nieprofesjonalnie, co ja teraz zrobiłem, ale lepiej, żeby było troszeczkę mniej profesjonalnie czasem. Szczerze i na żywo praktycznie z ręki niż. Zgubiłem wątek, ale to też u mnie norma. Ryby towarzyszące, bo dają mi tam, słuchajcie, taki procent większy, że te u mnie też będą to robiły i że będę mógł zaobserwować, jak te maluchy się tym śluzem ze swoich rodziców żywią, to wszystko, cały ten misterny akt narodzin i wychowania u rybek, no, mocno mnie zaczyna kręcić. Nie tylko głupiki, żyworódki, słuchajcie, to jest coś pięknego, oczywiście głupiki, już wam się troszeczkę, nie będę się chwalił, bo no właśnie od jednej wizyty tu się troszeczkę coś zaczęło dziać i nie wiem, czy to jest pokarm, czy coś się zrobiło, zwłaszcza, że nic nie dorzucałem. No muszę połączyć pewne kropki, jeszcze to testuję, sprawdzam, bo to też do tego wrócimy w kolejnym blogasku, co tu się zadziało z głupikami. Troszkę się zadziało, powiem wam szczerze, a zdziwiony jestem, bo nie działo się to już nic bardzo, bardzo długo. Nie miałem problemów z tymi rybami.
a ostatnio coś się zadziało. Ale o tym w odcinku o głupikach. Natomiast no, chciałbym też poobserwować tarła i poodbierać trochę młodych od innych ryb. Nie ukrywam, że zaczęło mnie to kręcić, a jeszcze obserwując fachowców w tej dziedzinie, Emiliana, widzieliście, że on rozmnożył strzelczyka bodajże, żebym dobrze powiedział, czyli to jest ta ryba, która składa ikrę na liściu nad akwarium. Słuchajcie, to nie jest, wiecie, głupik, no to głupik, no to się mnoży. No ja wiem, że mają ludzie problem z utrzymaniem głupika, ale jak już go utrzymują, no to problemem starłem nie ma, tak? Głupika i jakichś takich historii. Podobnie tam z żyworodek to właściwie nigdy nie ma problemu, jeśli o nie dbamy normalnie i mamy je z normalnego źródła, w sensie z porodami. Natomiast no, już takie ryby, które składają ikrę, nie pielęgnice, pielęgnice, to już jest trochę inna szkoła. Często te ryby potrzebują sporo zachodu od właściciela i zupełnie innych baniaków, w których nie ma pięknych roślinek, bo tam nie ma być w ogóle roślinek. Czasami to jest taki syf i kałuża. Bo na przykład dana ryba składa na przykład w mule ikrę, tak? Albo właśnie jak strzelczyki gdzieś nad liściem, albo musi być pora deszczowa, albo pora sucha. No wiecie, tam jest masa różnych takich rzeczy, które są niesamowicie ważne, żeby te ryby w ogóle do tarła podeszły. A gdzie tam, że tak powiem, odchowały młode? No i to mnie, nie ukrywam, zaczyna kręcić. Aquascaping uwielbiam, to jest jedna z dziedzin akwarystyki, którą kocham, uwielbiam i takowoż przecież była 720 na samym początku, ona była pięknie moim zdaniem zrobiona z tym tunelem, z tych dwóch dużych korzeni, z tą... A bajka, dobra, będę żebnie płakał. Do tego jeszcze wrócimy, ale takie akwarium aquascapingowe, rośliny, jak ja lubię, wymaga CO2, wymaga z powrotem tych czterech lamp, które zrobiliśmy za nią, ich odświeżenia, wymaga trochę więcej pracy. Jak była tylko 720, nie kręciłem filmów na YouTubie, bo to były nasze początki, mogłem sobie troszeczkę przy tym polatać, teraz mam masę pracy budowy i na takie akwarium nie mam czasu, a pokazywać Wam zaglonionego kolejnego akwarium nie chcę, bo faktycznie zaniedbałem trochę i kanał, i akwaria, i wiele innych rzeczy i nad tym muszę popracować, ale uwierzcie mi, jak się przychodzi zresztą w zeszły tydzień miałem taki, że nie chcę do niego wracać. Idzie nowe i będzie szczęśliwy. Dzisiaj wrzucicie masę łapek do rana, więc rano wstanę, spojrzę, wow, będzie szczęśliwy tydzień. Natomiast miałem taki tydzień, że już nie chcę do niego wracać, bo naprawdę ciężko, jak się przychodzi, to nie chcę się nagrywać, nie chcę się czasami, dziewczyny mnie ratują i karmią ryby, uwierzcie mi, bo mi się nie chce nic. Jedni mówią na to depresja, a ja mówię na to stan już takiego kurwy, że po prostu nie wiem, co zrobić. Depresją bym tego nie nazwał. Nie lubię tego słowa w ogóle i no. Także zbiornik na razie, słuchajcie, stoi pusty, bo ja to mogę tak gadać do rana, a nocy wam nie starczy. Co stąd wywędruje? Co powinno wywędrować? A nad czym się jak zwykle będziemy zastanawiać? No, napiszcie w komentarzach, tak dla zabawy i dla zasięgu, co z tego zbiornika na razie powinno wywędrować. Oczywiście to jest wszystko sypnięte, w ogóle się nie patrzcie, tu nie ma żadnego aquascapingu. Korzenie są wsadzone z powrotem, żeby nie wyschły. Kamienie rzucone i piznięta czaszka. Tam na górze pływają jeszcze jakieś roślinki. Co tam jeszcze pływa w tamtej strony? Ja już Wam pokazuję, bo pewnie widzicie albo nie. Znaczy, tu pływa taki skimmer mojej roboty. Już Wam zmieniam tutaj troszeczkę. O, zgaszę światło tutaj Wam. O, to nie będzie refleksu. No. Kurde, kula, jaki to jest zdolny, jest taki sprytny. To jest, słuchajcie, taki skimmer zrobiony z Aqua Ela głowicy. Nawet chyba tu widać w wodzie, co to jest. Aqua Ela głowica jakaś tam. 1500 kilo. Dlatego tak akwarium czysta. Z głowicy Aqua Ela 1500 z butelki po protosolu. To jest zrobiony taki, słuchajcie, skimmerek. Nie wiem, czego to będę mógł pokazać. A tu jest nacięta. Butelka, widzicie, ponacinana, włożona drugą stroną do tej głowicy, odwrócone to jest do góry, wisi sobie na trytytce. Z tego czasu miałem na pływakach taki porządny skimmer zrobiony, własnej roboty, a tu jest taki na szybko. Butelka, wiecie, drugą stroną ucięta na pół, włożona wata i po co to? No po to, że tu trochę tego syfu było, całą tą ziemię tak, wiecie, do zera, to było wszystko wypłukane, całe, bo pod spodem była ta ziemia, której chciałem się pozbyć. Bo to ma być
low-tech z prawdziwego zdarzenia. Już wracamy, słuchajcie, do formy. Bo to ma być low-tech z prawdziwego zdarzenia, słuchajcie. Przepraszam was, złapię łyka kawy, a co? W pysku zaschło, jak tak do was tyle mówię. A więc nie będzie tu żadnej ziemi, nie jest tu potrzebny nawóz do roślin, ani za dużo nawozu, w ogóle jakiegokolwiek składników. Na róweczce tu będziemy jechać i będziemy próbować mnożyć jakieś piękne nowe rybki. Jakie? Nie powiem wam. W przyszłym odcinku wam powiem. Jeden taki dzwoniec obiecał mi, że da mi znać, na kiedy będą moje ryby. Pozdrawiam cię, przyjacielu z grupy, nasz moderatorze ukochany, najbardziej zapracowany, Emilianie. I jak już będę wiedział, czy nam kolega te ryby załatwi, to wtedy się pochwalimy albo pokażemy wam już, jak pływają, nie? No, co do urodzin ryb z ikry. Słuchajcie, z gararufą i narodzinami i mnożeniem się gararufy jest taki temat, że i owszem, one mi się mnożą w tym zbiorniku same, dlatego że to był zbiornik robiony pod nie, specjalistycznie. Tak naprawdę, w sensie nawet grubość kamieni i gradację dobierałem tak, żeby ta ikra między tymi kamieniami tutaj miała się gdzie schować. Tam nie ma żadnej ziemi, tam nie ma żadnych wynalazków. Zwykły low-tech, jedno z piękniejszych moich akwariów. Perpetuum mobile, jak ja to mówię. Zobaczcie, zielsko nad nim rośnie. Strzelczyki Emiliana tu by miały raj. No, ale gararufy by zjadły te strzelczyki, słuchajcie. Ono sobie rośnie pięknie i tu te gararufy się mnożą. Mnożą się same, są, jak widzicie, małe, duże, mniejsze. Tu są, tam już zawsze z tyłu, w tych krzaczurach też pływają takie mikrogary. Natomiast próbowałem gdzieś, tak jak wiecie, żeby zrobić osobne 2-3 stada w razie jakiejś awarii, w razie jakiejś choroby w tym zbiorniku. No wszystko się może zdarzyć, tak? A propos, słuchajcie, słyszeliście o tej bakterii LIGO, coś tam głównie w kranach. Napiszcie w komentarzach, jak u was podmiany, czy uważacie, czy nie uważacie. Ponoć w wielu miastach zwiększają dawkę chloru, robią jakieś cudawianki z tą wodą. Dwa, że zobaczcie, co to za syf jest i jak tego nikt nie pilnuje, że zmarło 8 już chyba czy 9 osób. Strach się wody z kranu napić. No, cieszę się, że mam studnię w pracy, własne ujęcie. W domu tutaj niestety mam miejską wodę. Co prawda daleko od nas do tamtego źródła zakażenia, ale wiadomo, kiedy tu czegoś ktoś nie dopilnuje, to po prostu masakra. Jak nie czajka wybuchnie i wylewa ścieki do Wisły, to po prostu pła. U nas, jeśli chodzi o takie służby, to czy to PO, czy PiS, nic kurwa się nie zmienia po prostu. Wiecie, o co chodzi. Musi wyjebać tą elektrownię po prostu atomową, żeby się dopiero ludzie, ojej, a mogliśmy poprawić te dwie śrubki. No, no jest coś takiego w słowiańskim narodzie, rozumiesz. Arka, nie denerwuj się. No, także dajcie znać, jak u was podmianki i tym, którzy nie wiedzą albo nie, to niech uważają, bo to wiecie, potrójna ilość chloru, no ryby twardej raczej nie zabije, ale krewetkom, tudzież niektórym delikatnym gatunkom może kuku zrobić. Natomiast wychodzę z założenia, że jak ktoś ma ryby bardziej delikatne niż, nie wiem, tam, no to już trochę na wodę uważa. Wracając do gararów. Tych gararów nie mogłem rozmnożyć z tych stad nigdzie. Po prostu nigdzie. Przerzucałem po 5-6 sztuk na przykład do każdego akwarium, gdzie też są kamienie, różna gradacja, tak? Tu teoretycznie one powinny... No, tu nie. Tu były z głupikami, nie? Tu pływają, jeszcze nie są wyjęte. 4 Messerschmitty, 2 samce, 2 samice. Teoretycznie tak mi się wydaje. Różnią się czym? Czy co? Moim zdaniem samce mają takie kropki, wąsy, narośla. Mogę się mylić, niech mnie ktoś poprawi, ale no ja to takich mają więcej. No, będą brzydsze od kobiet, inaczej niż u ptaków. Ptaków mężczyźni są piękni, a baby są brzydkie, a u rybek tutaj akurat też są baby piękne zazwyczaj. Nie, no samce też są ładniejsze. Wiecie, ile można pieprzyć na jednym vlogasku o dupie marynie, ale część z was ponoć to lubi. Nie wiem, ja nigdy nie lubiłem. Chociaż! Jak ktoś fajnie pieprzy dzisiaj na tym pokazie lotniczym, mogą słuchać tych dwóch gości, nawet jeszcze wróciliśmy do domu, to sobie włączyłem na żywo. Dla samych tych speakerów pozdrawiam serdecznie, chociaż na pewno mnie nie słuchają. Kula do brzegu, skup się, czekajcie, na czym ja skończyłem. No, i nigdzie się nie rozmnożyły, a co? A tu się kuźwa rozmnożyły. No, to jest taki zbiornik, który, słuchajcie, stoi
stoi sobie od jakiegoś czasu pusty, bo nie ma na niego pomysłu. Wrzuciłem tam anubiasy, bo też nie mam na nie pomysłu. Już właśnie, ileż razy można mieć akwarium z anubiaskiem, z roślinką po prawej, z roślinką po lewej. Słuchajcie, nawet już teraz mam tej walizynerii i tej, nie wiem co z tym zrobić, bo nie bardzo. Wypadałoby zrobić roślinne akwarium gdzieś jednak. No bo szkoda tych roślin. Poza tym, no z jedno to trzeba mieć. Ale no nie pasują mi tu, bo tu generalnie ma być, wiecie, krumienie, korzenie, kamienie. Jakiś taki, no wiecie, może minimalnie z jedna, dwie rośliny, ale chodzi o to. Pamiętacie, no kiedyś było założenie, że miały być biotopy. No i co? No i dupa, no. Znowu pełno gupików, znowu pełno syfu, a biotopów nie ma. Więc dążymy, żeby tu zrobić biotopowo. Czy się uda? Nie wiem, bo ja nie umiem takich zbiorników robić. Niektórzy są w tym mistrzami. Pozdrawiam Kamila Hazego. On jak tam nieraz zbiornik postawi, to plus u nas na grupie jest parę kukupaków. Ja już nazwiska nie będę walił, bo ja jestem stary. Ja wiecie, ja na Bronkę mówię Bolek, na Bolka Bronka, a czasami mówię na nich Brolek razem. Wiecie, jest łatwiej. To już jest stare zmęczenie materiału, dużo spraw. Wiecie, ja dzisiaj z wami rozmawiam w głowie, myślę o stali, która ma jutro przyjechać na dach. No, jest to robić, jest to robić. Także tutaj gararufy, słuchajcie, i ten zbiornik się stał pusty. I ze cztery gararufy takie znalazły na podłodze, bo one mają takie tendencje w tarle, że lubią w tarle sobie na przykład pod filtr kaskadowy, wiecie, tak pod prąd sobie płynąć, nie? Jak łososie. Tak wiecie. No i czasami zdarzy się to jakaś eksmisja na podłogę. Natomiast wbrew pozorom, jak już się zaklimatyzują, to są twarde sztuki. Ja nigdy nie mam sumienia, wiecie, ryby wyrzucić, no to syryło, mówię, i tak stoi puste i tak. No i tak trafiły tutaj cztery sztuki, tak zwane podłogówki. I co się okazało, słuchajcie, te podłogówki se tutaj się ruszyły, pięknie zaczęły jeść, wiecie, w ogóle tam jakby nic się nigdy nie stało. I z tydzień temu patrzę, a to taki mikrogaru, taki mini mikrogarusie. No. Emilian się ucieszy, bo stąd dam radę ci stary je wyłowić, jak urosną. Z tego zbiornika jest ciężko. Jest ciężko, jednym machnięciem złapie 3-4 sztuki, no, czasem więcej, ale te więcej to jest zazwyczaj tak, że z dużymi, a dużych nie oddam. No i później tydzień czasu możemy czekać na kolejne podejście w ogóle, żeby one przypłynęły. Nie wiem, czy się teraz... Nie, już nie będę chlapał. Zresztą one głodne są, więc też nie będę niepotrzebnie stresował. Więc one nie bardzo siateczkę lubią. Natomiast tutaj można powyciągać anubiasy, powyciągać wszystko, bo tutaj muszę zrujnować tak parę łapiąc, wiecie, korzenie, to wszystko. No gdzie? No gdzie? To jest piękne akwarium. Zobacz. No i co ty kłamiesz, powiedz, znowu zjechać wątek. No i tu się mnożą, i tu się mnożą, i słuchajcie, to jest sukces. Tysiące krewetek. Tu był wczoraj Ania mi pomagała. Będę na zajęcie. Mnie krew przy tym zalewa. 1000 głupików było wyłowione, teraz krewetki. Drugie 1000. Dała zużę, mi pomagała, bo ja szczerze do słupa, tak po prostu port 3337. Chopina Shrimp pozdrawiam z tego miejsca. I jak on to może tak po prostu. Jak w ogóle wyłapie ci te krewetki? Tak się nie łapie. Ja to jeszcze jak wężę, to co udesz się. Znaczy wczoraj udało mi się zrobić, to jest najlepszy patent. Jak już powyciągałem wszystko, to rozkładam sobie kilka kancerków. Do każdego wrzucam takie, wiecie, siedzonko takie dla krewetek smaczne, co one bardzo lubią. I one po 15 minutach we wszystkich tych kancerkach się złażą i idą. Bo tak pojedynczo, to księżniczka ziarnku grochu tamte, takie te, igła stogusiana, to nie, to jest praca taka, wiecie, to nie. Już głupiki mnie denerwują, bo są małe, no może być ryba, wiecie. To... O, Albert się najadł, ale ty gruby jesteś. Także tak, słuchajcie, dobra, bo tak mogę cały dzień, jak widzicie, coś tam zaczynamy działać. W przyszłym tygodniu sprzątamy ten zbiorniczek pod kolejne ryby. Ten akwal sobie tutaj działa, żeby ten syf cały zebrać. Tam jest wsadzona zwykła wata, bo pewnie znowu przeskoczyłem temat i nie skończyłem. No i tak sobie ten akwarium będzie hulało, kochani. Głupiki na razie są przebrane tak, jak powinny być. Jeszcze kilka roszad. Dwa baniaki są takie głupików do oddania, bo tam już chętnych jest kilka osób. No i obiecałem, że zostawię. A reszta zbiorników
czeka. Także nie zawracam wam dzisiaj już więcej głowy. Sporo wam chyba opowiedziałem. Myślę, że aż za dużo gadałem. Aż się boję spojrzeć, ile tam poleciało materiału. No ale wiecie, wszystko o planach, o tym, co będziemy robić. Ja obiecuję, że przyspieszamy. Jak widzicie, zresztą musimy trochę, bo ryby już zamówione. Myślę, że jeszcze raz podpytam, ale myślę, że poprzecie moją teorię, żeby poczekać już, jak mamy to powiększać, tak, projekt już jest na końcowej fazie i zrobić te akwaria duże, nie wydawać teraz tych pieniędzy na takie jakieś tam mało lat. Natomiast u Alberta akwarium, bo to też jeszcze chciałem powiedzieć i chyba tam mi uciekło, ono ma już chyba z 15 lat, no. Także to nie jest też tak, że wiecie, to 2-3 lata trzeba wymieniać, albo nie no, umówmy się, ja to jeszcze trochę dbam. U takiego jednego, co głupiki hodował, co nie będę go wymieniał, co go Emilian posadził, to stała 720, która miała tak pękniętą szybę, zaklejoną silikonem, tak palcem, wiecie, po wierzchu, nie tam, że coś, myślicie, że tam coś, trochę kapało, ale myślicie, że on się przejmował. Nie jego pomieszczenie, to co się będzie martwił, przecież wynajmował, czynszu może nie zapłacić, ale ja bym się bał w takim pomieszczeniu z przedłużaczami na ziemi, wiecie. No. Także tak, dobra, dziubachy. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że obejrzeliście materiał. Zrobimy mały test jeszcze. Kto obejrzał do końca, to będzie poproszony o to, żeby napisać w komentarzu kuleńki maleńki. Spośród tych osób, które do końca dotrwały. Spróbuję wylosować parę, bo tak bogaty nie jestem, i przesłać im jakieś surprise'y, także nie wiem, czy jakieś duże, nie spodziewajcie się Mercedesa, Ferrari, czy akwarium 1500 litrów, które kurier wam przywiezie z Kulesiowego kanału i powie, da dam prezent, nie, no jeszcze nie, ale nigdy nie mów nigdy, ale parę drobiazgów wam, że tak powiem, spróbuję powysyłać, bo mam parę planów na to, żeby wam podziękować za to, że czynnie bierzecie udział na grupie, że czynnie i chętnie oglądacie filmy, chociaż nie wiem czemu, bo ja dole 3 po 3. No ale taki już jestem. Być może to moje pieprzenie wam się podoba. Trochę więcej będzie od DIY, bo to wiem, że też lubiliście, ale na to musi przyjść czas, jak zrobimy większe baniaki. Buziaki, moje kulesiątka, trzymajcie się cieplutko. Tych, których jeszcze na grupie nie ma, zapraszam oczywiście bardzo serdecznie. Wszystkim, którzy już tam są, bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, poproszę tak, poproszę subika, tych, którzy tego nie robią, muszę podgonić konkurencję. Pozdrawiam Zenona, pozdrawiam Pawła. Jest tyle nowych kanałów, stare, fajne kanały poszły już, a kula stanął w miejscu normalnie, no ale no, kula, sam sobie jesteś winien, kiedy te filmy nagrywasz, jak często, ludzie cię już proszą, ja wiem, sypię się popiołem, przepraszam, ale już się tłumaczyłem, nie będę, trzymajcie się, hej.